Płonie hala produkcyjna w specjalnej strefie ekonomicznej w Starachowicach. Wiemy o tym z czerwonego telefonu Radia Z. Kukiz, Pegasus i komisja śledcza. Jest porozumienie w szeregach opozycji. Co zrobi PiS? Za chwilę też goście Radia Z. Tomasz Sikora, były biatlonista i komentator sportowy. 17. 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar hali produkcyjnej w specjalnej strefie ekonomicznej w Starachowicach. Płonie budynek o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych. Pożar wybuchł w zakładzie produkującym ceramikę sanitarną. Okolice spowiły kłęby szaro-czarnego dymu, opisuje słuchacz, który zadzwonił do Radia Z. Dym widać na około 20-30 kilometrów. Jest potwornie ciemno. Całe Starachowice śmierdzą i są zadymione całe tym dymem. Na razie ze względu na bardzo duże zadymienie strażacy nie mogą wejść do budynku. Informacje o pożarze mamy z czerwonego telefonu Radia Z. Masz dla nas informacje? Zadzwoń do Radia Z. Czerwony telefon 321-321-100. Kolejna tura politycznych rozmów zakończona porozumieniem. Paweł Kukiz i liderzy opozycji ustalili szczegóły powołania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw podsłuchów. Ma ona zbadać lata 2005-2021, czyli zarówno rządy PiSu, jak i czasy PO-PSL. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk. Po kilku tygodniach negocjacji udało się ustalić to, co było chyba największym problemem, czyli podział miejsc. 5 dostanie partia rządząca, 5 opozycja, a 11 członkiem, a jednocześnie przewodniczącym komisji będzie Paweł Kukiz. Najpilniejsza rzecz do wyjaśnienia to jest to, kto słucha, od kiedy słucha i czy nie słucha również przeciętnego obywatela. Politycy opozycji chcą, by komisja została powołana jak najszybciej, już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Pytanie jednak, czy taki scenariusz uda się zrealizować. Decyzja o terminie głosowania w tej sprawie należy do prezydium Sejmu, a tam większość ma Prawo i Sprawiedliwość, które komisji jest przeciwne. Nasi skoczkowie mają już za sobą ostatnie treningi przed walką o medale olimpijskie na dużej skoczni. Najlepiej z biało-czerwonych wypadł Dawid Kubacki, który w swojej pierwszej próbie zajął 9 miejsce. Skakania nie ułatwiały warunki, mówił w rozmowie z Eurosportem Kubacki. Ciężko się dzisiaj skakało. Niby te skoki się wydawały pierwszy i trzeci, że były takie całkiem w porządku, a mimo wszystko no nie chciało to tak łatwo odlatywać. Chciałoby się dalej odlecieć. W jutrzejszych kwalifikacjach zobaczymy także Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Pawła Wąska, który wygrał rywalizację o miejsce w składzie ze Stefanem Hulą. Kwalifikacje zaczną się o 12. Teraz już goście Radia Z. I Michał Korościel. A gościem Radia Z jest Tomasz Sikora, pięciokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich w biatlonie, medalista Igrzysk Olimpijskich z Turynu. Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry. Na medal Polski w biatlonie, medal olimpijski, czekamy już 16 lat i wygląda na to niestety, że jeszcze trochę poczekamy. Co nie? Tydzień. Myślisz, że na tych igrzyskach coś się zmieni? No nie, mam takie dobre przeczucia i wierzę w to. Ja jestem zawsze taki, że zawsze mam dobre przeczucia i zawsze wierzę, ale jakoś takie mam dobre przeczucie do biegu masowego Moniki Chojnisz i wiem, że ten bieg lubi. Wiem, że potrafi taktycznie dobrze te biegi rozgrywać, potrafi wykorzystywać tempo lepszych zawodniczek i po prostu się za nimi gdzieś tam przytrzymać, wykorzystać. To jest jedną, w tym momencie uważam, że jest jedną z najlepiej strzelających zawodniczek. Więc tak suma summarum, gdyby to zebrać do kupy, to myślę, że no, że nie jest bez szans, bo nie mogę powiedzieć, że jest w roli faworytki, że startuje. Ale wyniki w Pucharze Świata Moniki Chojnisz nie wskazują na to, że na igrzyskach może być medal. Ale na każdych igrzyskach jest przynajmniej jedna, dwie niespodzianki takich zawodników, którzy... Monika już na tym podium gdzieś stała chyba dwa razy, raz Mistrzostwa Świata, raz Pucharze Świata, a zdarzają się zawsze takie niespodzianki, że nawet zawodnicy gdzieś, którzy nawet nie stali na podium, wskakują właśnie na igrzyskach olimpijskich i ja liczę, że w tym roku będzie to Moniki moment. Monika Chojnisz ma 31 lat. Jaki jest optymalny wiek dla biatlonisty do osiągania największych sukcesów? Gdy ja zaczynałem przygodę z biatlonem, to tak naprawdę w wieku 30 lat już praktycznie nikogo nie było. Już wszyscy pokończyli swoje kariery, a ja tak naprawdę swoje apogeum, swoją najlepszą formę dopiero osiągnąłem mając 32 lata, więc ten wiek się bardzo przesunął i naprawdę gdzieś do jeszcze jednej igrzyska Monika mogłaby na pewno zaliczyć. No wszystko od niej zależy, jakie będzie miała też plany życiowe. Polski biatlon to jest teraz Monika Chojnisz i długo, długo nic, czy nie można tak powiedzieć? Nie można tak powiedzieć. Mamy utalentowanych zawodników młodszych, na przykład wspomniana Kamila Żuk. No ale na razie jej jakby no jakieś są te non-stop jakieś takie perturbacje w przygotowaniach. Młody zawodnik potrzebuje, czy zawodniczka potrzebuje takiej bardziej, więcej stabilności i wtedy te wyniki przychodzą wcześniej, ale niemniej nadal uważam, że Kamila Żuk to jest ogromny talent i można go jeszcze wykorzystać. Ale ty jesteś urodzonym optymistą. Gdybyś był realistą, to byś powiedział, że na tych igrzyskach na razie polscy biatloniści raczej zawodzą.
No tak, na tych igrzyskach zawodów, no nie powiem, że w Grzegorz Guzik zdobędzie medal, choć też to nie jest wykluczone, bo te warunki pogodowe w Pekinie są... Naprawdę tak można powiedzieć, że na te biegi indywidualne trafiły idealne warunki, ale to, co widzieliśmy w sztafecie mix i po prognozy, jakie są ogólnie, no to naprawdę trafili zawodnicy i zawodniczki super. Non-stop wieje, non-stop jakieś tam są perturbacje na tej strzelnicy, więc to nie jest tak, że ci zawodnicy, nawet którzy no nie są w gronie faworytów, że nie mają szans. Naprawdę to może być to mogą być igrzyska, gdzie pojawią się niespodzianki. Ale nie aż takie, żeby medal zdobył Grzegorz Guzik, który w biegu indywidualnym był 49, no to już bez przesady. No cóż ci mogę powiedzieć? Ta cisza jest wymowna. Nie, ale bo tak sobie teraz gdzieś tam szukam w pamięci właśnie takie wyniki, gdzie zawodnik był bardzo daleko, następnego dnia wygrał. Ja pamiętam zawody, gdzie Olej Narbiardalen się wycofał, bo nie byłoby go w 90, więc takie rzeczy się zdarzają. Ale tutaj musielibyśmy czekać na cud, Tomek, tak szczerze mówiąc. No jest na to... powiedzmy 2% szans, o. Dobrze, czy ty się dobrze odnajdujesz w roli komentatora sportowego, czy na przykład ciągniecie jeszcze do trenerki, bo epizod trenerski też w swoim życiu miałeś? Bardzo dobrze się czuję w roli komentatora, sprawia mi to ogromną frajdę, też plusem jest to, że trafiłem na fajnych ludzi, którzy mi nie przeszkadzali, a raczej byli dla mnie dobrze nastawieni i mi pomagali, bo wiadomo, że czasami byłemu sportowcowi jest ciężko się w tym odnaleźć, bo trzeba troszeczkę inaczej się wysławiać też, ale ja trafiłem na Tomka Jarońskiego i Krzysztofa Wyrzykowskiego, którzy naprawdę mi dużo pomogli. Ale czy nie sądzisz, że polski biatlon trochę traci, nie wykorzystując twojego potencjału? No jesteś jedynym polskim medalistą w biatlonie w całej naszej historii i w zasadzie młodzi ludzie z ciebie nie czerpią. No tak, no ja nie powiem, że gdzieś... czerpałbym ogromną przyjemność pewnie z tego, gdybym był trenerem, gdyby jeszcze były tego efekty, bo każdy jakiś mały sukces, nawet gdy byłem trenerem kadry juniorów, zdobyty medal Mistrzostw Świata juniorów czy inne sukcesy, no to dla mnie była ogromna radość i chyba bardziej się z tego cieszyłem niż ze swoich kiedyś sukcesów, no bo to jakby pracujesz dla innych. No ale tak się jakoś losy potoczyły, że na razie jestem w innym miejscu. Na razie trenerem kadry i panów, i pań jest pan Adam Kołodziejczyk, pani dyrektor w Polskim Związku Biatlonu. Justyna Kowalczyk zapowiedziała, że już niedługo taka sytuacja będzie miała miejsce. To jest sytuacja patologiczna, czy to jest za mocne słowo, że i z paniami, i z panami pracuje jeden trener? Nie jest to patologiczna, dlatego że no bywa w reprezentacjach w innych krajów także jest jeden trener, ale jest to trener główny i zazwyczaj... obok siebie ma asystentów, którzy jakby pracują też osobno z tymi zawodnikami. My nie jesteśmy aż tak ogromną kadrą, że po prostu potrzebujemy aż takiego dużego sztabu ludzi. No ale na pewno jest to łatwiej, tym bardziej, że te dysproporcje są w tych kadrach damskiej i męskiej zbyt duże, no i jest to trudno pogodzić. Jeżeli polskim sportowcom nie wychodzi na igrzyskach, na przykład saneczkarzom, to słyszymy często, że leży infrastruktura, że nie mamy warunków, że nie mamy toru, że inne kraje mają lepiej. Czy polscy biatloniści, którzy nie osiągają sukcesów, mają też prawo mówić, że inni mają lepiej, inni mają lepsze warunki przygotowań, lepsze warunki życia powiedzmy nawet i dlatego łatwiej im o sukcesy? Jaka jest sytuacja, kondycja finansowa w ogóle Polskiego Związku Biatlonu i w związku z tym też kadrowiczów? Uważam, że nie mają prawa narzekać, bo powiem szczerze, że ja bym marzył o takich warunkach kiedyś, a myślę, że nawet ta czwórka dziewczyn, która zawsze była taką, czy piątka nawet, która się mówiło, że to jest takie złoto pokolenie w biatlonie, gdy była Magda Gwizdoń, Agnieszka Cylweronika, Nowakowska, czy Krystyna Pałka i Monika Hojnisz wtedy, no to mogłyby marzyć o takich warunkach. Naprawdę z roku na rok te warunki są lepsze. I być może czasami jest aż za dobrze i dlatego tych wyników nie ma, bo to w Polsce jest tak trochę przekornie, że ja pamiętam najlepsze wyniki biatlonie były wtedy, gdy były jakieś problemy i było ciężko. To chyba wynika z tego, że jak ćwiczysz w garażu, nie masz nawet szatni, nie masz gdzie się wykąpać, to duch się bardziej hartuje, a jak jest luksus, to nie masz na czym gonić. Tak to działa? No chyba trochę tak, no bo my lubimy takie, jak przynajmniej ja, takie nagradzanie bonusowe. No jesteś, robisz jakiś krok do przodu, dostajesz jakąś nagrodę. Ja pamiętam, że z trenerem Wierytelnym, gdy w 95 roku zdobywałem ten medal Mistrza Świata, mieliśmy taką biedę, że w lecie nie było nas stać na wynajęcie siłowni, więc trening siłowy to było rzuty kamieniami i to było... I można było tak trenować i zdobyć Mistrzostwo Świata. I można było zdobyć Mistrzostwo Świata, no a przy tym pojawiała się jakaś rywalizacja.
rywalizacja, bo nie było każdy na swoim przyrządzie, tylko każdy chciał rzucić dalej i to po prostu też jakby wywiązywała się z tego jakaś rywalizacja. Tak, no, że z każdej sytuacji jest wyjście i nie zawsze taki ten komfort stuprocentowy to jest gwarancja wyniku. Tomasz Sikora, proszę Państwa, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, na naszego Facebooka i na YouTube'a. Proszę być z nami. Dobrze, Tomku, przejdźmy, wróćmy właściwie do tego, co się dzieje w Pekinie. Czy ty, jak oglądasz igrzyska, to masz jeszcze taką nostalgię i wracają wspomnienia, że 5 razy uczestniczyłeś w tej wielkiej imprezie od jakiegoś czasu już w roli kibica bardziej? Czy jesteś z tym pogodzony i oglądasz tak, mówisz, no fajnie? Oglądam z emocjami oczywiście, bo kibicuję za Polakami, kibicuję też za poszczególnymi zawodnikami, zawodniczkami z innych krajów, no bo jakby ogólnie pasjonuję się sportem, ale nie mam takich myśli, że chciałbym teraz tam być, czy chciałbym rywalizować. Znam już swoje miejsce, zresztą jak byłem trenerem i po roku chyba już, gdy zakończyłem swoją sportową przygodę, dostałem propozycję, by wrócić. No i zobaczyłem tego Bjordalena, Furkada na trasie, to pomyślałem, no ja chyba tak szybko już nie dam rady biegać i nie chciałem już wracać. Po prostu wiedziałem, że mój czas minął, także jestem pogodzony, a takie wspomnienia wracałem, tak jak na przykład teraz była sytuacja taka niefajna z Natalią Maliszewską, to wróciły mi takie wspomnienia z Lillehammer, gdy zachorowałem i też w swoim takim koronnym biegu nie mogłem wystartować, też popłynęły łzy i takie wspomnienia wracają. No, ale to są takie już takie jakieś sytuacyjne bardziej. Jak bardzo sport cię ukształtował jako człowieka? Gdyby nie sport, to byłbyś dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteś? Byłbyś taki, jaki jesteś? Gdyby nie sport i spotkalibyśmy się tu w radio dzisiaj na wywiad, to ty byś zadawał pytania, a ja bym powiedział tak albo nie. I tyle by tego było. Byłem bardzo nieśmiały, tak naprawdę małomówny, praktycznie w ogóle się nie odzywałem, a dzisiaj wiesz, jak sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie i to sobie cenimy. Powiedz, jak to jest z biegaczkami narciarskimi i z biatlonistkami? Bo obserwujemy od czasu do czasu przejścia z biegów narciarskich do biatlonu. Przypadek Denise Herman, która wygrała złoto, przypadek Stine Nielsen. Czy to jest tendencja, którą możemy oglądać coraz częściej, czy to są odosobnione przypadki? To są raczej odosobnione przypadki, bo to są, mimo wszystko, to są zupełnie dwie różne dyscypliny sportu. Wiadomo, że i tu trzeba mieć swoją taktykę. Wiadomo, że w biegach jest styl klasyczny. My biegamy tylko stylem dowolnym, choć nikt nikomu nie zabroni biegać klasykiem, no ale jest to styl, który jest wolniejszy. No jest inna taktyka biegu, jest inna technika przede wszystkim, bo karabin na plecach zmienia środek ciężkości, dlatego nie zawsze to przejście dobrego biegacza czy biegaczki jest proste do biatlonu i potrzebuje na to czasu, by te wszystkie rzeczy pogodzić. No i ogarnąć strzelanie przede wszystkim. Pytam o to dlatego, że mamy kilka zdolnych młodych biegaczek narciarskich i tak sobie pomyślałem, że gdyby one zasiliły kadrę biatlonu, myślę o Monice Skinder, myślę o Izie Marcisz, to może dla biatlonu byłby większy pożytek niż teraz jest dla biegów, jak myślisz? No na pewno dla biatlonu byłby to pożytek, ale tak jak mówię, zazwyczaj no, gdybyś kiedyś powiedział Justynie Kowalczyk, żeby przyszła na biatlon, też by nie przyszła, bo każdy kocha tą swoją dyscyplinę sportu, tą, której ileś tam czasu już poświęcił, no i rzadko się zdarza, chyba że ktoś szuka nowych jakby wyzwań, tak jak Stina Nielsen, która została mistrzynią olimpijską w biegach i zdecydowała się przejść na biatlon i wiemy, że jest jej trudno, że nie miała pewnego miejsca w reprezentacji olimpijskiej, tak naprawdę jako ta ostatnia się do niej załapała, ale ciekawe jest to, że my wszyscy jakby w biatlonie, czy byli biatloniści, bardzo trzymamy za nią kciuki, bo to są takie postacie, które naprawdę się dopinguje, bo to jest duże ryzyko. No jesteś mistrzem olimpijskim i zmieniasz dyscyplinę sportu. No, to ryzykujesz to, że możesz się rozmienić, prawda? Tak, no trzeba mieć naprawdę dużą odwagę. Dobrze, jak bardzo zmienił się biatlon od twoich czasów? On się trochę zmienił, czy cały czas jest tak samo i nic właściwie się nie zmienia? Jak dzisiaj oglądasz, jak oni biegają, jak oni strzelają, jaki oni mają sprzęt, to jest to, co ty miałeś, czy nie? No oczywiście, no technologicznie wszystko się zmienia, idzie bardzo do przodu, są lżejsze narty, karabin nie może być lżejszy, bo jakby waga jest minimalna, ta sama. Ile musi ważyć? 3,5 kg bez magazynków. Ale technologicznie idzie wszystko bardzo do przodu, jest wygodniejsze buty, lżejsze kije, lżejsze narty, no wiadomo, że ten ślizg jest już też zupełnie inny technologicznie, już te narty lepiej jadą, no i tak by można było, chyba bardziej właśnie pod tym względem takim bardziej technologicznym niż treningowym, choć treningowy, no wiadomo, że też to idzie do przodu. No. Ale oni już doszli do ściany z tymi nowinkami technologicznymi, czy wyobrażasz sobie, że za 10, 15, 20 lat biatlon może wyglądać jeszcze inaczej i nawet trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie? Myślę, że może wyglądać inaczej ze względu na ekologię, bo tak jak wiemy już teraz od
tego sezonu nie mogą ani w biegach narciarskich, ani w biatlonie używać smarów fluorowych, co już jakby zmniejsza szybkość biegania, no bo wiadomo, że podstawą były te smary fluorowe, które naprawdę dawały bardzo duży efekt. Chodzą jakieś słuchy, żeby przejść na strzelanie laserowe zamiast tych pocisków, tej amunicji ostrej, więc są tam jakieś pomysły i tak naprawdę nie wiemy za 10 lat, jak ten biatlon będzie wyglądać. Ale strzelanie laserowe, czy to nie zabije ducha tego całego biatlonu? Przecież to strzelanie to jest sól biatlonu i teraz laserem to tak jakby wykastrować ten sport trochę, czy nie? To tak jakby z procy. Ja uważam, że zabije, no bo jednak tu jest ten gdzieś odgłos tego wystrzału, ten jakiś tam dym, gdy jest mroźno, tak, to jest ten urok. Wiadomo, że czasami ten nabój uderzy identycznie i czasami ta krawędź się zamknie, czasami się nie zamknie ta klapka z czarnej na białą, więc no tu jest dużo jeszcze takich niewiadomych, które w sporcie powinny być, tak jak wiatr w skokach. No właśnie. Wszyscy narzekamy, ale tak naprawdę daje to też jakieś tam troszeczkę więcej... Pole do dyskusji, tak, emocji. I więcej emocji, no i dużo się na ten temat dyskutuje, tak samo w biatlonie, no jednemu się ta krawędź zamyka, innemu się nie zamyka, no a tak to będzie już tak no wszystko bardzo przejrzyste. I myślisz, że do tego laseru rzeczywiście może dojść? Myślę, że może, ale nie chciałbym tego. Słuchaj, a propos tego strzelania, czy zdarzyło się kiedyś, nie mówię, że tobie, ale na zawodach z twoim udziałem na przykład, że ktoś kogoś postrzelił? No nie, na zawodach się tak nie zdarzyło, ale na treningu się tak zdarzyło i zdarzyło się tak jak w wojsku w czasie czyszczenia broni. I co się wtedy dzieje, jak się zdarzyło na treningu? W Polsce były, ja pamiętam, dwa takie przypadki. Jeden chłopak, no niestety, w czasie czyszczenia broni nie przeżył, a drugi chłopak w Warszawie, no niestety, no ma bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu. Dobrze, Tomku, to są smutne tematy, przejdźmy do bardziej wesołych. Igrzyska w Pekinie jeszcze nawet nie dotarły do półmetku, ty komentujesz biatlon, ale z całą pewnością interesują cię całe igrzyska. Na co ty jeszcze czekasz? Tak naprawdę czekam na bardzo dużo. Czekam na występ, oczywiście poza biatlonem, czekam na występ Natalii Maliszewskiej. Wiadomo, że poszło jej bardzo dobrze, że bardzo fajnie rozegrała bieg taktycznie, z przyjemnością się to oglądało. Czekam na skoczków narciarskich, jeszcze jest drużyna, jeszcze jest duża skocznia. Czekam na łyżwiarzy szybkich. No i lubię oglądać ogólnie biegi. No wiadomo, że tam szans może medalowych nie mamy, no ale to jakby taka bardzo pokrewna mnie konkurencja i lubię oglądać biegi narciarskie. Im dłuższy dystans, tym lepiej, co ciekawe. Im dłuższy, tym lepiej? Tak. Właśnie słyszałem kiedyś, że 50 km facetów to się nie da oglądać. No ponad 2 godziny. To jest fantastyczny bieg, a tym bardziej ja jestem rozczarowany, że teraz jest ten bieg rozgrywany jako bieg masowy, bo wolałem, jak jeszcze startowałem. Masowy przynajmniej coś się dzieje. A ja wolałem z interwałem, bo wtedy to jest taki bieg, że każdy zawodnik walczy ze swoimi słabościami, musi mieć swoją taktykę zaplanowaną, a tak to po prostu wygląda tak, że ktoś tam prowadzi, cała grupa się trzyma i tak naprawdę ten bieg się rozgrywa na finiszu. Ty pewnie jesteś trochę potworem, bo lubiłeś czerpać przyjemność z tego, jak patrzyłeś na nich, ale się fajnie męczy. Bo sam się lubiłem męczyć. Jaka to przyjemność, dobiegasz do mety, gdzieś padniesz, nie możesz się pozbierać, ale ktoś ci mówi, jesteś trzeci, bo nawet czasami nie wiesz, że jesteś. Tomasz Sikora był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.